Chrystusa, Twojego Syna, Chrystowo żyje i króluje w jedności
Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: stąd na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zwrócili się z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca oklanego z metalu. I oddali mu pokłon i złożyli mu ofiarę, mówiąc: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówić: dlaczego, Panie? Płonie gniew twój przeciw ludowi twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką. Czemu to mają mówić Egipcjanie? W złym zamiarze prowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i spłacić z powierzchni ziemi. Oto zapalczywość swego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pamiętaj o nas i przyjdźmy z pomocą. Ja nie znoszę na świadectwo człowieka,
ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światła. Ja mam świadectwo większe od Jemowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także jego słowa trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście temu, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i nie wierzylibyście. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? Oto słowo Pańskie. Miłosiernemu Bogu, który ukochał nas bezgraniczną i bezwarunkową miłością, przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół, aby jego członkowie czerpali z Ewangelii siły do wypełnienia codziennych obowiązków w duchu miłości do Pana Boga i bliźniego. Ciebie prosimy. Módlmy się za głoszących rekolekcje w tych trudnych czasach, jak i spowiedników, aby prowadzili wiernych przez Słowo Boże i sakramenty pokuty do spotkania z komunią i z Panem Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie, aby między stronami, które toczą konflikty zbrojne, doszło do zawieszenia broni i podjęcia rozmów w trosce o dobro niewinnych ludzi i ich życie. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar radości, odpowiedzialnego rodzicielstwa dla młodego pokolenia i jak największe owoce adopcji dziecka poczętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Agnieszkę Rumianowskiej oraz za świętej pamięci Władysława Armatys, którzy karmili się na ziemi ciała Chrystusa, aby ten pokarm przyniósł im radość oglądania Bożego oblicza. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy realizując z miłości do Pana Boga wielkopostne praktyki i umartwienia doświadczyli otwarcia naszych serc na bliźnich. Ciebie prosimy. I prośmy Boga, aby raczył dać Kościołowi Świętemu godnie kapłanów, braci i siostry zakonne. Błagajcie, Panie, abyś raczył wybrać spośród naszych młodzieży tych, którzy Ci służyć będą, stanie kapłańskim, by żyć w zakonnym, dla chwały imienia Twego i dla zbawienia dusz. Amen. Wszechmogący wieczny Boże, przyjmij nasze pokorne dziękczynienie za wysłuchanie próśb i za bogactwo łask, które na nas spłynęły. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jezu Chryste, Panie miły, o Baranku tak cierpliwy, zniosłeś na krzyżance swoje, głodząc niebrości mówię, płacz o człowiecze mizery, a
Każdy bracia lub siebie to moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, Ty znasz naszą słabość. Sprawnie ofiarę, którą składamy, oczyści nas od wszelkiego zła i zawsze broni przez Chrystusa, Pana naszego. Umacnia miłości, niech nas zachowa w jedności z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem.
wszystkimi biskupami świata, kapłanami, diakonami i całym ludem chrześcijańskim. Przyjmij do swojego królestwa naszych braci i siostry, którzy zostali w Chrystusie i wszystkich zmarłych, których wiernie jedynie Ty znałeś. Ty, który nas zebrałeś wokół swego stołu, zgromadź doskonałej jedności ludzi z każdego plemienia i z każdego języka, razem z dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, z apostołami, świętym Janem Pawłem II, świętym Maksymilianem, świętym Eugeniuszem i wszystkimi świętymi. Naucz się w niebie, gdzie będziemy się radować pełnią pokoju na wieki. Chrystusa.
abyśmy mogli się radować pełnią Twojej łaski przez Chrystusa Pana naszego. Kilka małych przypomnień, moi drodzy. Od wczoraj obowiązują nowe przepisy, bardzo mocne, wprowadzone przez rząd Ontario, a mianowicie również o tym, że wszystkie kościoły mają miejsca spotkań publiczne, mają być zamknięte do odwołania. Dlatego również kaplica Wieczystej Adoracji jest zamknięta. Wczoraj otrzymaliśmy również smutną wiadomość, a mianowicie, że wszystkie nabożeństwa w kościołach przez Wielki Tydzień do Wielkanocy włącznie są odwołane. Będą one odbywać się w kościele, będą kompanie wprawiać, będzie można w nich korzystać tylko za pośrednictwem internetu lub też za pośrednictwem telewizji. Zapraszam Was, moi drodzy, na Drogę Krzyżową w piątek, jutro o godzinie 7 wieczorem, tu w naszej parafii będziemy transmitować tę Drogę Krzyżową dla Was wszystkich. A więc w ten piątek i przyszły piątek o 7 wieczorem Droga Krzyżowa. A rekolekcje, tak jak były zaplanowane, internetowe, rozpoczynają się w niedzielę i trwać będą do środy włącznie. I oczywiście zwracamy się z prośbą, przypominamy, aby wspierać parafię w tych również trudnych czasach i również składać ofiary niedzielne. Można ofiary przywieźć odpowiednie kiedy i do skarbony włożyć wejście do biura. A więc wejście do biura jest skarbona, tam można wkładać. Biuro parafialne jest zamknięte dla przychodzących ze środka, ale działanie otwarte jest przez telefon i wszystkie sprawy załatwiamy przez telefon, przez e-mail, więc jakikolwiek dokument trzeba przygotować i wysłać. Pozostałe informacje będziemy podawali w najbliższych czasach. Najważniejsze, aby sprawdzać Facebook, tak mój personalny Błażeja, jak i również parafialny Facebook, parafialną stronę, tam codziennie, jeśli zachodzą zmiany, daję informacje. Również warto, przypominam dalej, zainstalować dla siebie MyParish App, a więc tam znajdziecie informacje na stronie naszej parafialnej. I jeśli cokolwiek się zmienia, to otrzymujecie wiadomość, tak jak wczoraj setki osób otrzymało, że nie będzie nabożeństw albo że coś innego jest. Także zachęcam i również telewizja parafialna, również aby zrobić subscription, subscribe do naszego kanału, bo to jest ważne. Ogląda nas bardzo wiele osób w codziennym czasie, to jest nagrywana, możemy później obejrzeć. I módlcie się. Módlcie się o to, aby to jak najszybciej minęło, bo wczoraj zmarł pierwszy biskup we Włoszech zarażony koronawirusem, a sytuacja w jednym z kościołów we Włoszech jest wręcz tragiczna. Już ponad 13 zakonników zmarło, jest jeszcze 15, wszyscy są chorzy i oczywiście na kwarantannie nie mogą wyjść i nikt nie chce przyjść, aby im pomóc. Jedynie win do jedzenia jest podawane. Żaden lekarz nie chce przyjść, zresztą lekarzy jest też już mało, większość chora. Także módlmy się, podajmy Boga. Życzę Wam błogosławionego dnia. Święty Michale, nie, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodności z zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg obronić raczył, pogodnie o to prosimy. Gdy wozu niebieskich zastępów, szatana i inne trupy złe, które nas kupem do szkódzkich po tym sieci krążą, mocą Bożą strąd do piekła. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie, Święty, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie, Święty, zmiłuj się nad nami.
Chwała.